Kabaret Statyw jest z nami. Występujecie podczas wieczoru Ostatniej Szansy. Jak się z tym czujecie? Zdenerwowani? No może troszkę nerwów jest, ale jak najbardziej pozytywne nastawienie. Tak, jesteśmy już po próbach. Były bardzo ciężkie, ale będzie dobrze. Jesteśmy nastawieni pozytywnie. Jechaliśmy PKS-em i już w PKS-ie ćwiczyliśmy już z panem kierowcą. Powiedział, że fajny materiał, że... Pasażerom też się podobało? Nie. Pasażerom nie. Tylko pan kierowca był zadowolony bardzo. Ale... A spodziewaliście się tak dużego sukcesu? Nie oczekiwaliśmy w sumie, że się dostaniemy do Wieczoru Ostatniej Szansy, a tym bardziej do półfinałów. Był tam taka mała, takie ziarenko nadziei. No ale żeby... Liczyliśmy? Nie. Znaczy marzyliśmy to. Marzyliśmy, żeby się dostać, żeby zagrać co najmniej dwa razy. No to teraz już trzeci raz. Także jesteśmy strasznie, strasznie zadowoleni i happy. Ja miałem to właśnie, co mówiłem już Krzysiowi i Andrzejowi, że tak serce mi mówiło przyjechać tu i powalczyć o finał albo o właśnie Wieczór Ostatniej Szansy. Ale rozum mówił, że to jest takie, jest fajne, ale co, halo? To nasz akustyk, proszę się nie przejmować. No, więc o serce mówiło, no jedziemy, no walczymy na 200%, ale rozum mówił, że no ten program jest fajny, ale może nie na finał, nie? I taka miła niespodzianka to dla was była, tak? Tak, no jak najbardziej. 3 lata temu byliśmy w półfinałach, w tym roku jesteśmy Wieczór Ostatniej Szansy. Jest postęp. Te lasy tropikalne to ostatnia ostoja nieskalanej natury. Bogu dzięki, że nie zdołała ich dosięgnąć niszczycielska ręka cywilizacji. Jezus Maria! Tak wielkiego pożaru w amazońskiej dżungli nie mieliśmy od stuleci! Te niewytłumaczalne pożary, Jezus Maria, co się dzieje? Susza, jaka dosięgła tę biedną krainę, pozostawiła po sobie tylko popiół i zgliszcza. Mieszkańcy porzucili już wszelką nadzieję. Chciałoby się powiedzieć, wszystko w rękach Boga. Gigantyczna powódź w całej Europie! A jesteście zadowoleni z tego, co zaprezentowaliście? Czy były jakieś niedociągnięcia, jakieś wpadki? A zależy kiedy, bo na przykład eliminacje, nie? Byliśmy bardzo zadowoleni podczas eliminacji. Tak, mieliśmy bardzo fajny występ. Eliminacje tutaj, publiczność nas zjadła, że tak nieskromnie powiem. No, półfinały to były takie, że gdzieś tam delikatnie się sypnęliśmy. No, coś tam. Było takie 5% Złośliwość rzeczy martwych. Mamy taki sketch z kometą, gdzie jestem ubrany w obcisły, srebrny strój, no właśnie. I Krzysiu mi odpala petardę, którą mam z tyłu i się nie odpaliła. I Krzesiwko po prostu nie zadziałało. Jak zareagowała publiczność? No właśnie się tak zmieszała, bo wyszedł koleś w obcisłym stroju na srebrno i teraz nie wiadomo co, czy to jakiś homoseksualista, czy to kto? A z pleców mu coś wystawało, tak? A z pleców mu coś wystawało i po prostu głupia sprawa, no nieodpalonej petardy i już się sketch zmienia i już ludzie tak się wtedy zmieszali i nie wiedzieli. I musieliśmy znowu gonić potem, po tym sketchu w środku programu, musieliśmy znowu gonić. I na końcu dogoniliśmy, no ale już nie było to, wiadomo, nie? Aż tak jakbyśmy chcieli, ale... Tak, brakło nam 10 skeczy, tak? A teraz, skoro jesteśmy w kosmosie, niechaj rozświetli nam scenę białe światło komety. A jak oceniacie swoich rywali? Kto wam się najbardziej podoba? Z wieczoru czy...? To znaczy i z wieczoru i ogólnie z paki. Tak, Krzysiu pierwszy. Według mnie najprzystojniejszy jest Kasper Luciński. Jest skubany, jest tak. Przystojny. I BMW-com jeździ chyba jeszcze. Chciałem pozdrowić moją narzeczoną Gosię. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie wydaje mi się, że z Kałasznikow tu może namieszać w naszym dniu dzisiaj. Choć nie wiem, co robiła Idea i właśnie Marcin Stęk przez miesiąc, bo wiadomo, każdy siedział, dubał i myślał, jak się przygotować. Więc nie wiem, co oni zrobili. Mogą też zaskoczyć, ale wychodzimy, walczymy. Co będzie, to będzie. A z finału? Nie powiem. A czemu?
Nie, bo jeszcze obejrzą inne kabarety, a wszyscy się lubimy i potem będzie Damian gadał głupoty, o nas nic nie powiedział. A potem jest wymówka, że zapeszył. Tak. A potem jedno piwo, drugie piwo, trzecie piwo i będziemy głupoty gadać. A gdzie będzie można zobaczyć kabaret Statyw Popace? Co planujecie? Uła, gdzie gramy najbliższy występ? No to jeżeli nam się uda, jeżeli zawieje w inną stronę, to będzie to w sumie za dwa dni w Skierniewicach. Tak, to może to powiem, o co chodzi, nie? Dokładnie. Śmieszna historia, bo tak jak mówię, no my tak tu sercem walczymy o ten finał, ale rozum mówi, no ten program dupy nie urywa, za przeproszeniem, nie? I są lepsze kabarety. I tak mówimy, zgłosiliśmy się na festiwal w Skierniewicach, który jest w tym samym czasie, co finały Paki. Właśnie jak nam tu nie pyknie, to jedziemy do Skierniewic walczyć. Tak. Wytoptaliśmy drogę do Skierniewic, że tak można powiedzieć. Ale też tak trochę dziwnie, nie? Bo tu się dostaliśmy, tam się dostaliśmy i teraz co? Halo Skierniewice, no nie przyjedziemy, nie? No coś jest ważniejszego pewnie dla was, tak? Zobaczymy, co będzie. A później Bielsko, Katowice. W naszym regionie mamy kilka występów. Tak. Kabaret Emelita. No i w sumie jeszcze Dąbrowa Górnicza będzie w czerwcu, tak? Także jeszcze tam parę występków małych mamy, będziemy mieć na sumieniu. To w takim razie pozdrawiamy widzów e-kabarety.pl kabaret statyw. Pozdrawiamy. Pa, pa.